Kościół. Trzeba zabrać do tego, że Ryszu, już się imprezę Ryszu, jest prezent normalny. On zawsze był taki na umór. Słuchajcie, kochani, właściwie to znam prawie wszystkich. I uczciwie muszę powiedzieć, że starsze przeżywam. Powiem wam dlaczego. Jeden z głównych adresatów tej książki miał być Ryszu. Ta książka mogła dowieść to jeszcze bardziej. Różne zbiegi okoliczności spowodowały, że trochę w wyniku wojny przyspieszyłem wydanie tej książki na teraz, a nie na styczeń, luty przyszłego roku, bo tak po prostu się do tego roku. To jest mi cholernie głupio, że akurat nie oszukujmy się, że najwybitniejszy przedstawiciel historii Zagłębia. Dwukrotnie niż polski, ale to nie jest tak. Znamy wieśka, wiemy, co to będzie człowiek. To była postać. I teraz właśnie ten sposób, tak jakoś, żeby nie wpadać w ponury humor, powiem wam, dlaczego w ogóle powstała ta książka. Ci, którzy już ją czytali, którzy wiedzą, co w nim jest, zauważą chyba, że ta książka ma taki mój bardzo osobisty podtekst. Ta książka nie jest historią Zagłębia. To nie są wasze życiorysy. Może powiedzieć, aby się to może przedstawić. I tak jak zaproponowano mi kiedyś, kiedy pisałem w Rozmaitosie, taka gazeta wychodziła tutaj tygodnie, chyba w godzinie prawdziwej klasy, a to nie są. Bardzo proponowano mi cykl zapomniany. To ja cały życie miałem zapewną dużo. Ja mam nadzieję, że was zostało wiele z tych przypadków. Wy się możecie do tego nie przyznać, ale mój wpływ na was bardzo wielu wypadkach był bardzo duży. Ja obserwuję teraz tych pogodnie starszych tam, to ja sobie nie powiem, że ten 13-latek, który przyszedł do mnie na stanie. To jest starszy pan. Ja jak się dowiadywałem, że Ryszkowi całego urodziło się dziecko, chyba nie. No tak, Ryszka ma jego urodzić. I to wydawało mi się to jakieś niemożliwe. No ja to, przecież to jest moje przedszkole, cholera. To są moi chłopcy, to są ci, którzy przygodą i płaczą czasem, że jest źle, że to, że tamto, jak się zrobi te wiecówki. Śniaka ma. I mimo wody, my trenerzy robiliśmy z nas mężczyzn. Byliśmy przed naszym wyrastaniem. I teraz pytanie jest, czy myśmy tylko z was zrobili zawodników, tych, którzy wchodzą do klatki i zasuwają go, bo po to są. Czy my zrobiliśmy z was porządnych ludzi? Mężczyzn. Nie bokser. Mężczyzn. Minęło parę dziesiąt lat. Patrzę na was. Tak prawdę mówiąc, ja nie widzę tutaj jedynego, którego bym się miał wstydzić. Specjalnie dla Marcela mówi. Tak, to dobrze. Widzieć, nie? I ta książka
To jest skąd to działa? A kiedy ma chcę przyjeździć? Ja niby 23. Mówiąc uczciwie. Gdzieś to, co ale napisał tutaj tylko laury. To nie są laury. Zwróćcie uwagę, jak ktoś zechce przeczytać. Ile tam jest niedopowiedzi? Ile tam jest haczyków? Bo powiedzmy, ja mogę równie dobrze napisać, że ten interfer był bandyta i właściwie to gdyby nie bok, to nie wiem, jak to będzie gdzieś tam skończył. Można tak. Może napisać, że to była bardzo kontrowersyjna postać. I jeżeli już mam takie zastrzeżenia, to właśnie używam tego drugiego postać. Ja nie przypominam sobie ani jednej sytuacji, a jeszcze wydaje mi się, że to jest taka postać, żeby ja pisał o was lepiej niż tylko. Jeżeli ja kadrę, Ci, którzy wiedzą o co chodzi, był trenerem Wałbrzychu. Ani śledu dzisiaj. I następna sprawa. Wy jesteście, a to powinniście być, legendą zawodu. Słaby ma głos, będzie słaby. Jeden z was mogą robić karierę. Czy nie mógł głośniej, niech mówi, nie? Róż głośniej, nie mówi. Zdecydowanie. Co powiedz, no nie? Ty jesteś mocniejszy niż ja. I na stanowisku. Ja jestem starostą. Ja mam szczęście trafić na taką grupę ludzką jak ty. To zasługa trenera to jest. To wiecie, taka jak nauczyciela, który uczy literę. Marcel nic nie będzie wiedział. Ale to... Ja słyszę, że to jest widzę. Jak? Ja słucham bardzo dobrze. A to, co dla mnie jest... To do czytania muszę mieć okulary. To jest taki porządny człowiek. To nie jest prawda. Ja tak używam w którymś momencie określenia... No, ja się ma okłady. Źle się dzieje, że tą siłę pomijają 20-latkowie. Dla mnie muszę mówić, myśmy to ludzie rozwieszli głównie na własnym wychowaniu. I głównie z tego 5-6 chłopaków przyszło na salę treningową wtedy, kiedy nie mieli prawa zacząć trenować. Czyli nie było tak jeszcze 21. Niektórzy 25. Ci chłopcy potrafili w ciągu roku, półtora osiągnąć ten poziom, że sztuki świetnie prowadzone przez legię, takie, inne i tak dalej, one nie były dla nas zagrożeni. Czy kiedy wchodził do klatki Rysika, który był zawsze najwyższy cały dnia, kiedy wchodził do klatki, czy ktoś pytał, nie było żadnego halu. Mam pretensje do tego, że my siedzimy tutaj w naszym gronie. Nie ma tych, którzy właściwie z tej książki powinni być najbardziej pomogli. To znaczy miasto. Przecież wyście pracowali na sam rynku. Wyście pracowali dla Lublina.
ja nie chcę, żebyście byli zapomniani. Ta książka to jest hołd dla was. I to nie tylko ty, którzy tu są. Ty, o których wspominam. Wiecie, jest niemożliwością dla nas. Napisanie wszystkiego o tym, o tylko oko na by się chciało. To, że wszyscy mieliśmy do tego oryginałów mnóstwo różnych. Wy jesteście tymi najbardziej oryginalnymi. Jesteście tymi najciekawszymi sylwetkami. I pisząc o was, podkreślam to jeszcze raz. Ja jestem bardzo dumny, że miałem okazję to jest zawsze jednostronnie może być wiadomo. Ja nie wiem, jak to odbiera się coś mnie naszą współpracę. Zwłaszcza, że jak się nazywa? Chociaż dziwiłem się, że to macie żonę. Chcę tylko powiedzieć jeszcze jedno. Ta książka powinna być przed Warszawą prezentowana wszystkim swoim wnukom. Niech oni wiedzą, że nie tylko to, że wy zasłużyliście w rodzinie na to, że was kochają, że są blisko was. No to jest logiczne, to jest rodzina. Ale wyście zasłużyli dla całego społeczeństwa. I niech ten wnuk czy wnuczka o tym wie. A może nie wszyscy wiedzą. Nie wiem, nie będę już was dużo mówił. Tak, typowa cecha, no, tego wieku, co jestem. Ja tylko dziękuję za to. Że miałem okazję kształtować od 36 kg do trochę setka w tej granicach, że mogę powiedzieć, myląc się, jak się okazuje, parędziesiąt kilo, że przecież wyszedł łatwo, no to chyba na balkonu. Nie. No, Marcela pamiętam, on był kiedyś na morze. To dobrze. Jeszcze raz dziękuję. My również dziękujemy Genezie za tą książkę i życzymy jak najdłużej zdrówka i wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia. Tak myślę, wszyscy koledzy. Jeszcze raz może oklasknąć. Nawet ci głos najmocniejszy jednak. Pan Zmiałek w Radomiłowie. Dobrze, dobrze już. To było ostatnie takie. Chciałam panu podziękować za to, dowiedziałam się bardzo dużo fajnych rzeczy, ciekawych rzeczy o mężu, bo my w sumie krótko się znaliśmy, założyliśmy rodzinę, mąż wyjechał tutaj do Zagłębia, ja też przyjechałam dopiero po 3 latach i najciekawsze to było to, najbardziej mi się podobało to, że jak pan nazwał, przyszedł smukły, kędzierzawy, czarny chłopak, no, starszy. Dlatego na dom zdjęcia dołączałem. Tak jest, ale muszę panu powiedzieć, pogratulować, ma pan super rękę do pisania. Ja wziąłem tą książkę w rękę, przeczytałam w jeden wieczór. Nie wszystko może dokładnie, bo najpierw przeczytałam o tych chłopakach, których tak bliżej znam, kolegów Andrzeja. Ale bardzo, bardzo mi się to podoba mi się pana pióro, pana język.
super, naprawdę jest pan na dobrej drodze, także myślę, że może jakieś epilog tej książki dalej coś będzie, bo niedawno byliśmy z wizytą u Rysia Cala, żony jego, i jak Ryś zaczął wspominać pewne rzeczy, to ja uważam, że ta książka to powinna być jeszcze jedną częścią na nim, jakby tak się to po prostu złożyło na te opowiadania, te przeżycia, później po skończeniu kariery bokserskiej, to też powstała ciekawa książka. Także życzę wszystkiego dobrego, naprawdę super książka. Bardzo panu dziękuję. A to, co chciałem panu powiedzieć, nie odkrywam Ameryki, mówią, że żona o mężu nie rozwiąże. Jeszcze chciałem powiedzieć, że Janusz tutaj za rękę, że pan stał bliski, miał troszkę pretensje, że nie ma późniejszych czasów, ale trenera już nie było i trener napisał, że był z nami, jest z nami i będzie z nami. Historia powstania tej książki, ona jest trochę tu wyjaśniona we wstępie. Nieprzypadkowo, jak zauważyliście, jest dedykowana Patryku, mojemu synu. Patryka nie ma już 2380 lat. I Patryk był tym, który stał nade mną właściwie i mówi, tata, to trzeba rozszerzyć i wymyka tą książkę, cholera, to się dobrze czyta. Pamiętacie te artykuliki, to były takie tam malutkie, niewielkie. Ja postanowiłem wtedy, i Patryka nie było potem z powodu okoliczności, z powodu, że jednak to był do tego. Postanowiłem nie dodać już coś dalej. Zatrzymałem ten czas na 99 roku. Tak jak ukazywały się w rozmaitościach te artykułki, na tym samym. Ja pisząc, może nie wspominać Leszka Kołomiańskiego, był Arka Skowrońskiego i tak dalej. To jest taka znów nieprzyjemna wspomnienie. Połowa tych nie było, tych starych lat. Wtedy, kiedy pisałem artykuł do gazety, to był tam 99 rok, o Leszku Chałmie, dzień szybciej przed tym Leszek, był ja przepaleniem, dodatkowo z nim taki wywiad, rozmowę, jak on się czuje i tak dalej. I to zostało w książce. Leszek się wtedy czuł fantastycznie. On mówił, ja biegam. Ja skaczę, jak na piłkę. Ja się czuję jak młody Bóg. Szkoda cholera, że to już tak późno na boks. Niecały rok później, lecz pewnie był. Niecały rok. I gdybym chciał przesunąć czas na te późniejsze lata, to ja musiałbym o wszystkim, o każdym następnym, innym pisać. Tutaj jest 99 rok, zamyka się ta cezura. Ja tutaj sięgnąłem tylko po jednym wypadek i jeden. Bo to jest wypadek bez precedensu. To jest coś, co graniczy z cudem. To jest sprawa Ryśka Cala. Sprawa ostatniej walki na turnieju w Krakowie. Awans do pierwszej linii. Gdzie jest sytuacja tego typu, żeby się z kolegą klubowym, który pomocował tutaj u nas z Mietkiem Dukatem, raz walczył przed
A teraz spotyka się i w zależności od tego, jaki jest wynik, a mogą być trzy wyniki tylko. I nieprawdą jest to, co było napisane tutaj w tych wiadomościach. Tam trzy wyniki dawały awans trzem różnym drużynom. I Rysiel nie dał Gietkowi odetchnąć. Rysiel wygrał i on wywalczył pierwszą ligę dla Zarządu. Rysiel, gdyby ktoś powiedział trzy lata szybciej, że może dojść do takiej sytuacji, to też patrzyłby jak na głupiego. No to, tak, on zaczyna karierę wtedy, kiedy inni kończą. I on ma dać awans do pierwszej ligi. Tak, to tyle się da. To tyle się i stąd, jak ty mówisz o przedłużeniu, po pierwsze, ja mam prawie 80 lat, nie zapomnijmy o tym. A druga sprawa to, wiecie, to można by o każdym z nas pisać książkę. I to... I nie wiem, czy będzie co dalej, ale to już zupełnie inna opowieść. Ja właśnie dziękuję Państwu, że tam kopiowała taką można by było przykładowo te lata 70 są, ale te 80 lecieli zrobić taką ładną książkę 70-80, prawda? A jest taki człowiek, który jakby się zbliżył, jakby się sobie pogadali, ma bardzo dużo materiału. Chodzi o Mieszka Nockiego. Można by było troszkę pana zapisać. Janusz, ja zadam proste pytanie. Zagłębie to nie jest byle trudno. To nie jest są. To nie jest Piana Dolna i LZS Moczydłowo. I przepraszam, to my bokserzy, którzy nas skreślili, to my mamy wydawać pierwsze monografie o Zagłębiu. Pytanie. My wojujemy o to, żeby nie być zapomniani. Bo to jest w imieniu wszystkich. Słusznie. A gdzie jest Zagłębie? A gdzie są władze miasta? Tak jest. Wiecie, przy dobrych władzach miejskich ulica się nazywa swoimi wybitnymi ludźmi. Ciekawe, czy ktoś pomyśli o ulicy Niewidowicza? A za ileś tam Janusz, oby to było jak najpóźniej, ale o ulicy Zarankiewicza? A przepraszam, dlaczego nie? A dlaczego nie? Powiedz Stachowi. Czy bardziej się zasłużył nie jeden? Powiedz Stachowi. Śmiało na koniec, bandyta, mający się ustawi, wiele istnił z nim na swoim sumieniu, niż sportowiec danego miasta. To jeszcze trzeba z tym pogrzebem ustalić. Ale to nie. No tak, pokoju. Ale to. No, 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 na razie tutaj to, nie? No, no. Może później, nie? Na ulicę chciałbym jeszcze dodać, że Jezus z Kami, Jezus Leja. I też chciałem kiedyś spytać któregoś z urzędników, pytałem, już nie pamiętam tego, dlaczego nie mogli się Kazimierza Paziora, który zrobił dla Lubina dużo, nie? No wprowadził do pierwszej linii. Nie, nie oczekuję. W książce nie ujął Paziora? Nie, jest, jest. Jest, jest. Tak? Ja im podsunę ten pomysł, nie wiem, czy mnie tam posłuchają, czy z miasta. Ja mam Zarankiewicz.
Janusz, z Prudnika przyjechali, wszystko? Panie Tryże, jak sam pan wspomniał, że faktycznie ta książka... Bliżej. Jak sam pan wspomniał, według mnie ja jestem może coś w rodzaju łącznika między tymi ludźmi, bo pamiętam wszystkich, jak boksowali łącznie. Naprawdę, bo może byłem wtedy tam najmłodszy, jakiś taki malutki, tata mnie zabierał na boks, jeszcze nawet nie myślałem, że będę trenował. Ale tych ludzi jednak było troszeczkę więcej. I na pewno, no nie sądzę, pisał pan tą książkę, to na pewno zostało pan materiałów jeszcze na drugą, podejrzewam. I więc może dla mnie, na przykład dla Lubinianina, bo ja się tu urodziłem, tu boksowałem, mam nadzieję, że też tu umrę kiedyś. Nie gdzieś tam daleko, tylko no, tu na swojej ziemi. To jest mój klub, moje miasto, moi później przyjaciele, najpierw byli moimi idolami, teraz moimi przyjaciółmi. Nawet Rysiu mi dzisiaj ciągle. No ale po koleżeńsku. I nie wiem, brakuje mi na przykład, no nie wiem, bo choćby Ryśka zarazy, o której już rozmawialiśmy dzisiaj, nie? I myślę, że warto. Wiesz, tak, trudno jest cokolwiek opisać. Po pierwsze, tak jak mówię, ja mam prawie 60. Trochę na to tam nie wiem. Bo już później nie było, to inaczej Mietek by musiał. Działa szara dopowiedzieć. Masa. A druga sprawa. Stachu mówił, że nie taki Bronek chyba nie przejdą, coś takiego. Średnie zainteresowanie tych najbardziej zainteresowanych. Czy druga książka też zainteresuje? Nie wiem. Po prostu. To drugi rzut zawodników. Tym, że naród, który nie szanuje swojej historii, nie ma prawa istnieć. My jesteśmy też w tym samym regionie teraz w naszym mieście. Ale jeżeli będziemy szanować tego, co dziś tam osobnęliśmy, my jako Lubinianie, my jako sekcja, zgodzę się tutaj, że taki gigant jak Zagłębie Lubin, bo nawet się nie zainteresował ani nic. No. Co by nie było, byśmy powiedzieć, pierwszym klubem z tego regionu, z tego miasta, nie wiem, 4-5-tysięcznego, który się tam przeobraził w kominach. Byliśmy tą pierwszą sekcją, gdzie Polska zauważyła, że jest gdzieś jakiś tam Lubin, tam też są sportowcy. To dzięki chyba tej naszej sekcji, bo sekcji. Zbyszek, myśmy weszli do drugiej ligi już, jak wtedy dopiero zaczęliśmy mówić, a to jest to Zagłębie z Lubina. Bo to cały czas to był Lubin Legnicki. Ja nie chcę przypomnieć, a to chyba ci, którzy dawno temu przyjeżdżali, to pamiętają, jak uczono, że to jest Lubin, a nie Lubin, bo się mówi nie piłakie. No ale było kiedyś Lubin, to było tak kiedyś. Nie zgodę na wszystko, że dziękuję za to, bo to jest dobre, to jest nie mam już w tej książce, ale jestem Lubinianinem, jestem dumny sobie, jestem dumny, że mogę o takich ludziach czytać, a tym bardziej poznać człowieka, który to napisał. Dziękuję bardzo, Lubinio. Do mikrofonu.
Dlaczego mnie tak nie przyjechał? Ja wiem. Co on tam nie wiedział? Masę? Marcel? Masę. Co? Nie tę masę. A, no nie przyjechał. Nie, coś tak mówił, że oni chyba nie przyjadą, nie? Ani Bronek, ani ten. Ta? No bo ze względu na tą zabawę. Nie! On nie pamięta nawet. No tam wtedy u was, nie? Pałacu. On nie pamięta. Ja z Bronkiem rozmawiałem, on nic. No bo był nagrzany, nie? No to nie pamięta. On sobie gdzieś przypomniał, że go ten. Wiesił. Wiesił. Coś powiedziałem, że wiesił. Przed tydzień musiał telefon odbierać. Do siebie tu nie chce odbierać. I był ukradł. A Robert Bratowski, mówił, że wiesił zmarł. A kto to jest? Ja dzwonię do Romka i też mi się odbiera. Jednego razu, ja bym chciał zdjęć. Z Romka żoną trzeba się nie odbierać. Z Romka żoną. Co, odbiera? Nie odbiera. Ja sobie chciałem powiedzieć parę słów. Bliżej. Jak było nas tam 18 czy 20, no to teraz taka przykro powiedzieć, że już 11 nie ma z tych chłopaków. A tworzyliśmy taką grupę, nawet taką, ja powiem jak rodzinną. Ja tylko wspomnę mojego kolegę starego ze Szpalingu, z tego Zbyszka. Wróciliśmy dwa razy w Rigu i tak mnie polubił, że przyszedł ze Słupska do nas. No wiele by się ze mną nie odejmiłbyś do nas. No i powiem wam szczerze, że ta przyjaźń cały czas nawet dalej rośnie, bo spotykamy się często już bez rękawic, ale tego, siadamy ze przy kawie, wspominamy i pamiętam, że nieraz oglądałem mecz do półśredniej, bo potem się trzeba było rozgrzać, że wszyscy ci chłopacy patrzyli jeden za drugim. Nikt nie patrzył, żeby on tam przegrał czy coś takiego, tylko byli jeden za drugim, tak jak jedna rodzina. I to mi się bardzo podobało, bo nie było tam jakichś takich animozji, bo to różnie było między chłopacy, jak to chłopacy, prawda? Ale tworzyli taką jedność, całość i w tym właśnie była ta siła. Także bardzo miło sobie wspominam wszystkich, ale dzisiaj musimy wspomnieć też tych 11, których nie ma. Zaczynając od Piotra Kunickiego, Powiednickiego, Jasiu Tylman, Jasiu Leszek Faun, Jasiu Sobola, potem następny Bolek Nowik, który potem dalej Malinowski był, Rysiek Kruk, Tadek Skowroński. No to już może tam kogoś już pomyliłeś. Rysiu, pozwolę ci uzupełnię. Mam tutaj listę. Dzisiaj oczywiście zrobiłem. Jeszcze jest nazwisk 20. Wiernicki, Hałm, Skowroński, Dączew, Pazio, Rzeźka, Malinowski, Tylman, Kruk, Niemakiewicz, Nowy, Chrzanowski, Jasiński, Kasprzyk, Kuniński, Grudziński, Listewnik, Borek. Paweł zmarł? Nie żyje. Nie żyje? Rzeźka. Kto nie żyje? Grudziński. Zaczynając. Żyje. Buczkowski. To jest pierwszy ten punkt. Listewnik. Adam Grudziński nie żyje. A, Grudziński. Bo tylko słyszałem. Żyje, nie? Pan Wasowicz. Podobno nie żyje. I Czesiek Wyn. To jest w sumie 21. Czesiek żyje. Jaki Czesiek? Dymek. Żyje. On w Wołowie mieszka. Zrobił dym? Tak. Dlatego mówię, że bo te dwa nazwiska... Panie Stanisławie! Ale to żyją. Podejdź bliżej, jak chcesz. No dawaj, ty masz donośny głos. Panie Stanisławie, ja mam akurat kontakt z bliżej, panie starosta.
chciałbym wam powiedzieć, że on jeszcze sprawnie także fizycznie, że on jest 39 rocznik i zrobił salto. Co wyobrażacie? Także przed tym uciekał. Czyli my go grzebiemy, ale chyba będzie długo żył. Dziękuję. No i połóż. Na razie nikt nie nadaje. Wyłącz, szkoda baterii. A gdzie Andrzej Kuczek? Proszę do wikacji. Władziu, no? A jak, ty nie wiesz jeszcze, jak z tym transportem będziesz? To znaczy nie, no ja nie wiesz. To starasz się coś załatwić, tak? To znaczy, najpierw cię zapytać, no to może 2-3 samochody pojedzie, więcej nie. Nie będziemy na forum do trzeciej, tylko zrobimy zdjęcie i się dogadamy. No. Krzychu, a ten w ogóle kto to jest? Jak? Giedek Kuciuszki Warski. Giedek Starwa. A nie, nie pamiętam. W którym roku? No, jak ja... To jest 74. 74? 70. Jak był Kowa, ja mam nie pamiętam. To było życie w drugiej ligi, to ja... Kulkowy, Kuciewski, Salubow Ciężki. Gdyby jeszcze w Stanach był 2 lata temu, na budowie robił. Jak mało kasy, no to musi się... 39 rocznik, nie ci powiem dlaczego, bo syn jego biznes poszedł i popłynął. A ty Andrzej, już co nie chciałeś na tym jeziorze, w tym hotelu? Bardziej dalej nie chciałeś? Nie, już zapomniałem o pewnych rzeczach. Ja tam jadę, ale wieczorem się wykąpać. Mogę ci zdjęcia pokazać za kół słońca. Dałem. Na pokrzyk. Ale jak chcesz się na cele, charytatywne cele sportowe. Przed wejściem tam na cmentarz będzie taka składka, puszka, tak? Można też... Jest na stronie internetowej też napisane. Andrzej, chodź mi tu podpiszesz. No widzisz, Andrzej też. Andrzej się zmieści. Pisz. Wczoraj Ja wezmę książkę, a będzie spotkanie mi. Wtedy wszyscy będą... Zapraszam do zdjęcia. No. Wszyscy do zdjęcia poproszę. Na ten, Rysiu, na ten. Idźcie tam. Zrobimy filmik i zrobimy zdjęcie. Idźcie na scenę. Idźcie na scenę, idźcie. Na scenę. Wszyscy na scenę poproszę. Wszyscy. Ty jesteś najważniejszy, Izek Krzyżany,
o sobie wspominał, jak walczyliście. Trenera do środka, do środka. Trenera do środka wpuśćcie. Do środka trenera. Troszkę, no. Ładne uśmiechy, proszę. Trener boi się iść do środka. Ładne uśmiechy, proszę. Bo nie wiadomo, kiedy się spotkamy następnym razem. Potem się skasuje, wytnie. Dziękuję bardzo.